Szanowni Państwo, dzisiaj jest ważny dzień. Dzień, gdzie razem z przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki podpisaliśmy umowę, następną umowę offsetową, która będzie wpływała bezpośrednio na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, ale również na rozwój naszej gospodarki. Jest to dla nas bardzo ważne i istotne, żeby jak najbardziej chronić polskie niebo. To, co się dzieje w tej chwili poza granicami Rzeczypospolitej na Ukrainie, pokazuje, jak bardzo ważne jest to, aby chronić nasze niebo, a ta umowa offsetowa między innymi będzie powodowała, że umowa na Patriotów, która została podpisana i gdzie dostawy tych zestawów baterii będą realizowane w przyszłości, będzie miała zintegrowany system dowodzenia. To są wszystko elementy ciężkiej pracy negocjatorów z jednej i z drugiej strony, ze strony polskiej, ze strony amerykańskiej, gdzie bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim tym zaangażowanym w negocjacje i w tą dobrą robotę. Tą dobrą robotę, która przyniesie w przyszłości efekty również i dla polskiej armii, dla polskiego bezpieczeństwa. Dzisiaj podpisaliśmy ważną umowę, kluczową umowę razem z amerykańską firmą zbrojeniową Northrop Grumman, gdzie przedstawiciele tej firmy dzisiaj są razem z nami. W związku z realizacją drugiej fazy programu Wisła, w ramach którego do Sił Zbrojnych trafi kolejnych 6 baterii przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych Wisła. Podpisana umowa opiewa na ponad 300 milionów złotych. Umowa ta zwiększa potencjał produkcyjny polskiego przemysłu zbrojeniowego w zakresie wytwarzania elementów i podzespołów dla systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Wisła oraz Narew i szerokiej gamy amunicji dla sprzętu wojskowego, który jest pozyskiwany dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także dla potencjału naukowego i wojskowych instytutów badawczych. Polskie spółki zbrojeniowe, które są zgrupowane pod Polską Grupą Zbrojeniową, to jest Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, MESCO, Wojskowe Zakłady Łączności, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Centrum Techniki Morskiej oraz podmioty naukowe i badawcze, to jest Wojskowa Akademia Techniczna i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, będą beneficjentami łącznie 8 zobowiązań offsetowych, które pozwolą na pozyskanie kluczowych kompetencji produkcyjnych od strony amerykańskiej. Umowa offsetowa zakłada m.in. pozyskanie wiedzy w zakresie integracji polskich sensorów Sajna i Bystra oraz zestawy Narew i Wisła z systemem dowodzenia i kierowania IBCS, jak i wsparcie w eksploatacji przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów w zakresie dowodzenia i kierowania. Ponadto Wojskowa Akademia Techniczna pozyska zdolności do szkolenia kadr technicznych w zakresie obsługi zintegrowanego systemu dowodzenia, jakim jest IBCS. Pozwoli to na osiągnięcie wysokiej wiedzy przez szkolonych podchorążych, przyszłych dowódców, sprzętu zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej, a tym samym wpłynie na właściwą eksploatację w jednostkach wojskowych oraz osiągnięcie kluczowych dla bezpieczeństwa Polski zdolnościach operacyjnych. W wyniku realizacji zobowiązań offsetowych na terenie kraju zostaną m.in. ustanowione zdolności do produkcji kilku typów amunicji. Do amunicji 120 mm dla pozyskanych z czołgów Abrams, amunicji do śmigłowców uderzeniowych AH-64 Apache oraz nowych typów amunicji do armat Bushmaster stosowanych kołowym transporterze opancerzonym Rosomak i bojowym wozie piechoty Borsuk. Umowa ta umożliwi transfer technologii do polskiego przemysłu, których realizacja zgodnie z przyjętymi w resorcie obrony narodowej założeniami ma w sposób konsekwentny służyć rozbudowie potencjału produkcyjnego
obsługą naprawczego i badawczo-rozwojowego w krajowym podmiotach przemysłu obronnego celem wsparcia działań realizowanych przez siły Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe zdolności, oprócz znacznego powiększania wydajności produkcji, wpłyną na zapewnienie dostępności środków bojowych do podstawowych typów sprzętu bojowego, co jest bardzo ważne i szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej. W obecnej sytuacji, kiedy trwa regularna wojna za naszymi granicami, w obecnej sytuacji, kiedy jest napaść Rosji na Ukrainę. Szanowni Państwo, bardzo ważne wydarzenie, kontynuacja podpisywania umów związanych z offsetem, coś, co pozwoli również na rozwój polskiej gospodarki, polskich zakładów przemysłowych, a przede wszystkim offset jest tak istotną sprawą, która pozwoli nam na uniezależnienie się od zagranicznych pewnego rodzaju usług i dostaw. I myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, tym bardziej chcę bardzo serdecznie podziękować stronie amerykańskiej za umożliwienie współpracy i za ten transfer technologii. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu.